Jak skutecznie zbankrutować? Otóż proszę Państwa, jest kilka dróg, tak jak mówiłem, ale jest taka jedna naprawdę bardzo, bardzo prosta. Musisz wybrać bardzo dobrą firmę księgową, naprawdę, wysokiej półki. Musisz mieć kontakt do prezesa, musisz mieć telefon do księgowej, maila do kierownika zespołu, do kadrowej, do nich wszystkich musisz mieć i musisz się ich w ogóle nie słuchać. To jest naprawdę super, nie? Bo oni na pewno mają jakieś systemy do zarządzania obiegiem dokumentów, które pozwolą Ci kontrolować Twoją firmę. A Ty mówisz, nie, mam dobrą firmę księgową, oni na pewno wiedzą, co robią, nie muszę się z nimi kontaktować, nie muszę dzwonić, nie muszę odbierać telefonów, nie muszę chodzić na spotkania, pytać się, co się dzieje, nie muszę też im dostarczać wszystkich dokumentów. Przecież im wszystkie dostarczę, to oni na pewno coś zrobią, że do mnie zadzwonią, do mnie przyjadą i każą mi to na wszystko naprawiać. A jak ja dostarczę tylko połowę dokumentów i to nie przez portal klienta, tylko połowę wyślę im pocztą, a połowę kurierem, a trzecią połowę wyślę im jeszcze, żeby mi się wszystko pomieszało mailem albo przez jakiś Dropbox. Nie używamy tak sortera, bo to bez sensu. I wtedy, proszę Państwa, do tego warto jeszcze nie płacić podatków. Robimy tak. Dostarczamy dokumenty nie wszystkie i pomieszane przez wszystkie drogi, jakie się tylko da. Nie korzystamy z systemów, które nam księgowy dostarcza, bo po co? Nie czytamy raportów. Absolutnie nie. A jak przychodzi nam powiadomienie zapłać ZUS-y, to ZUS-y to płacą mięczaki. W związku z tym nie płacimy, żeby tam nam urosło. I jak to wszystko się już tak bardzo zabałagani i dostaniemy wezwanie ze skarbówki, mam nadzieję, że nie z prokuratury, to wtedy jest bardzo duża szansa, że jesteśmy w tym miejscu, że już wszystkie pieniądze wydaliśmy na waciki, na samochody, na kabriolety i tak dalej. I już nie musimy się tym martwić, bo bankructwo mamy właściwie pewne.